witarskie bardzo serdecznie w kolejnym daily vlogu na tym kanale. Dzisiaj będzie to taki majówkowy vlog z racji, że właśnie rozpoczynamy tydzień majówkowy. Mamy dzisiaj wtorek, 30 kwietnia. Chciałam rozpocząć tego vloga od poniedziałku, żeby było od poniedziałku do niedzieli, tak jak są weekly vlogi normalnie. No ale wczoraj miałam taki strasznie jakiś nudny dzień i oprócz pójścia na rurkę to nic nie robiłam, więc stwierdziłam, że po prostu rozpocznę go dzisiaj, bo w ogóle mamy piękny, słoneczny dzień. Trafiła się tak niesamowita majówka, bo przez cały ten tydzień ma być po 28, 26, 27 stopni, cały czas słońce, więc mega, a ja akurat na to majówkę nie mam żadnych planów. No ale na pewno coś wymyślimy na ten tydzień. Plan jest na 100% taki, żeby się trochę zregenerować, odpocząć, zająć się tym, na co nie miałam czasu ostatnio. Przede wszystkim zadbać o higienę snu, z racji, że ostatnio mój sen naprawdę był ciężki i zaczęłam po prostu to doświadczać, z racji, że chodziłam późno spać, wstawałam wcześniej i później odsypiałam w ciągu dnia, ucinałam sobie nawet kilka drzemek w ciągu dnia i nie dość, że marnowałam dzień, to jeszcze budziłam się taka zaspana, więc na pewno chcemy zadbać o higienę snu, chcemy zadbać o to, żeby regularnie trenować, no i generalnie może porobimy sobie jakieś pyszne jedzonka i w ogóle, także będzie to taka bardzo luźna majówka. Idę teraz zjeść śniadanie, później pogadamy trochę więcej. Wczoraj z moją mamą zrobiłyśmy pyszną sałatkę jarzynową, my nie mieliśmy okazji jeść sałatki jarzynowej z racji, że na święta wielkanocne byliśmy właśnie na Malediwach, tak jak widzieliście vlogi, także z moją mamą zrobiłyśmy wczoraj sałatkę jarzynową i była na obiad, na kolację i teraz idzie też zjeść na śniadanie. Wszystko wewnątrz mnie to jest teraz sałatka jarzynowa, ale kocham sałatkę jarzynową. Dajcie znać w komentarzach, czy ją lubicie, czy nie, i przede wszystkim, czy dodajecie do sałatki jarzynowej szynkę albo kukurydzę, bo ja się dowiedziałam z TikToka, że ludzie dodają szynkę albo kukurydzę do sałatki jarzynowej i nie mogłam w to uwierzyć. W ogóle zobaczcie, jaką mam cute piżamkę. Zamówiłam sobie 3 piżamki z H&M-u. Zostawię wam do nich link w opisie, bo są naprawdę mega słodkie. No teraz mam na sobie tylko, jak widzicie, taką jedną, ale mam mega fajny taki materiał. Także to polecam wam. Zostawiam wam link do piżamek fajnych z H&M-u, które wyczaiłam w opisie. Dobra, najpierw śniadanko dla Luny, później śniadanie dla mnie. Jak widzieliście przed chwilą, no to ja zaczęłam stosować masaże gua sha, czyli tym takim właśnie kamieniem różowym i powiem wam, że zaczęłam robić to regularnie, dzień w dzień, codziennie rano, jak wstaję po mojej porannej pielęgnacji, robię ten masaż gua sha i robię go już od powrotu z wyjazdu, regularnie, codziennie, nie opuściłam ani jednego dnia i powiem wam, że nie widzę czegoś takiego, że właśnie mam jakąś bardziej zarysowaną tutaj żuchwę, ale coś takiego, ale co zauważyłam, to, że nie budzę się w ogóle spuchnięta. Mam w ogóle wrażenie, że moja skóra jest taka, wiecie, bardziej zbita na twarzy. Nie wiem, czy po takim czasie da się zauważyć taką różnicę, ale to są moje takie pierwsze obserwacje. Śniadanko dla Luny. Ready? Zobaczcie, jaką Luna ma cute miskę. Mega urocza. Nie mam pojęcia, skąd ona jest. Czekajcie, może zaraz wam powiem. Moja mama zawsze kupuje takie cuda. No, nie mam pojęcia. Piękna. Z sałatką jarzynową. Proszę bardzo, tak wygląda nasza domowa sałatka jarzynowa. U każdego podobno wygląda nieco inaczej. Moja top 1 herbat, którą mogę pić zawsze i nigdy mi się nie nudzi, to jest Earl Grey. Kocham naprawdę różne herbaty, ale Earl Grey to jest taka, że mogę ją pić kilka razy dziennie, a smak nigdy mi się nie znudzi. Proszę bardzo, to jest moje dzisiejsze śniadanie. Najszybsze śniadanie ever. Może nie wygląda jakoś bardzo estetycznie, ale jest na pewno bardzo smaczne, także lecę teraz je wcinać. Jezus Maria, mam tak gigantyczne zakwasy, że to po prostu... Nie pamiętam, kiedy ostatni raz miałam tak mocne zakwasy. W niedzielę dowaliłam taki trening tyłka i taki trening nóg, generalnie dołu, że po prostu drugi dzień już nie mogę się ruszać, naprawdę. Masakra jest taka, że nie mogę dosłownie zginać nóg, albo jak staję na jednej nodze, no to nie wytrzymuję i ugina się pode mną noga. No ale faktem jest taki, że ja dawno nie ćwiczyłam treningu siłowego. Chodziłam tylko na rurkę, albo na jakieś squashy, albo na ścianki wspinaczkowe, a tak to regularnie dawno nie trenowałam.
sportowałam. No i właśnie chcę do tego wrócić, bo jednak sport to jest coś, co ja kocham w życiu i to mi dodaje tyle pozytywnej energii i w ogóle tyle motywacji. Już się zbiorę i pójdę, to naprawdę faktycznie czuję się 100 razy lepiej. Oprócz tego, słuchajcie, zapisałam się na rurkę 2 razy w tygodniu. Ja do tej pory, od początku swojej kariery rurkowej, która trwa już 8 lat, byłam w ogóle w różnych szkołach tańca. Na początku zaczynałam w szkole tańca we Wrocławiu, która już nawet nie istnieje. I no wiecie, no rura to jest coś takiego, co towarzyszy mi już od tylu lat, że jakby nie wyobrażam sobie z tego skończyć. Mam takie coś, że ja nie chcę jakby osiągać w tym nie wiadomo czego, nie chcę startować w jakichś zawodach albo coś w tym stylu, nie chcę, żeby to była moja w przyszłości praca, na przykład jako instruktorka czy coś takiego. To mimo wszystko kocham to robić, bo ja kocham to po prostu tak z zajawy, naprawdę. Stwierdziłam, że chcę jeszcze bardziej w tym progresować i ja nigdy nie chodziłam na rurę 2 razy w tygodniu. Ja zawsze przez te 8 lat chodziłam na rurę raz w tygodniu, w środy, w godzinach wieczornych. No i tak naprawdę było przez te 8 lat. Zawsze to była środa. Ta środa wieczorem zawsze jest zarezerwowana na rurkę. No i teraz zapisałam się również w poniedziałki do innej trenerki i zobaczymy, jak duży progres jestem w stanie zrobić. Mam ogromną motywację, ale teraz idę do góry, bo muszę załatwić kilka rzeczy. Muszę się poumawiać do lekarza, do dermatologa, z racji, że za niedługo kończą mi się już antybiotyk, który mam. I oprócz tego muszę umówić się do ginekologa, czyli mniej przyjemna rzecz. No i oprócz tego chciałabym też się umówić na pobieranie krwi, bo pamiętajcie, trzeba badać się regularnie. Właśnie, przydałoby się też, żebym do dentysty poszła, bo jeszcze w tym roku nie byłam, a też staram się co roku chodzić na wizyty kontrolne do każdego lekarza, żeby się badać. Róbcie to, to nie jest przyjemne, ale trzeba. Okej? Okay? Trust me. Przebieram się właśnie w coś luźnego, żeby nie siedzieć w piżamie. I słuchajcie, pokażę wam, jak wygląda teraz moje ubieranie spodni. To jest istna katorga. Tak mnie bolą mięśnie, że naprawdę nie mogę się ruszać, nie mogę wstawać, nie mogę siadać. Jakaś jedna wielka masakra. Najgorsze w ścieleniu łóżko jest to, że Luna jest okropnym śpiochem i ona zawsze potrafi leżeć w tym łóżku do 14, a ja lubię mieć pościelone łóżko już wcześniej, żeby cały czas do niego nie wracać. Przez to po prostu muszę ją ściągać z tego łóżka. Tak mnie zawsze boli serce, gdy to robię. Ale muszę niestety, Lunko kochana, ciągu. Hello, jestem po chwilowej przerwie z racji, że nagrywałam... Ała! Boże, moje zakwasy. Nagrywałam filmik, jak się malowałam. Właśnie robiłam tutorial na ten taki glowy, wakacyjny makijaż, taki wiecie, bardzo dziewczęcy. A teraz słuchajcie, idę się ubrać i jest w ogóle, wiecie ile stopni? 26, ale odczuwalno jest chyba 30. Także jest mega gorąco i słuchajcie, jutro już jest pierwszy, więc zaczyna się majówka, więc będą sklepy zamknięte. Dlatego ja chcę pojechać do Rossmana i nagram po prostu sobie rolkę, bo chcę mieć jakąś jeszcze rolkę przed zamknięciem sklepów ponagrywaną. Teraz właśnie czekam, aż mi się trochę podłoduje telefon, pojadę do Rossmana nagrać tego TikToka i później będę miała już free całkowicie dzień, nie będę miała żadnych planów, już wszystko to, co miałam nagrać, ponagrywałam, nie będę już musiała nigdzie wychodzić. Wróciłam, więc robimy szybki haul zakupowy z tego, co kupiłam. Nagrałam właśnie też przy okazji rolkę. Kochani, zapraszam was bardzo serdecznie na mojego Instagrama. Z racji, że tam naprawdę, jak mnie nie ma na YouTubie, to na Instagrama zawsze coś dodaję. I to jest bardzo ważne, żebyście mnie obserwowali tam. Uwaga, kupiłam kosmetyki Sayosa. To jest potwierdzenie tego, że współpracę ze SOM in real. I będzie to testowałam kolekcję Intense Plex. I tak mi się spodobały ich kosmetyki, że stwierdziłam, że przetestuję też ich inne serie. I teraz kupiłam Oleo Intense, więc sobie sprawdzimy. Ja miałam moja koleżanka, o której ostatnio spałam w właśnie pod prysznicem i sobie przetestowałam, myłam sobie głowę nimi i bardzo mi się spodobały, więc stwierdziłam, że kupię i zobaczę u siebie w domu, jak mi się sprawdzą na dłuższą metę pasty do zębów Colgate Max Fresh. To są podobno jakieś super fajne, wybielające pasty do zębów. Piłam, żeby przetestować. Oprócz tego moja ulubiona maskara Sky High w wersji brązowej, z racji, że czarnych mam naprawdę w domu bardzo dużo, bo kiedyś było tak, że w każdej parce od Maybelline dostawałam Sky High'a i czarnych mam bardzo dużo, ale ja teraz uwielbiam brązowe maskary, no i właśnie ta jest brązowa. Oprócz tego byłam w Żabce i mam kubek z lodem. W środku mam Arizonkę, bo na dworze jest piekielnie ciepło. Teraz idę sobie chwilkę odpocząć, to jeszcze od mamy dostałam coś takiego, bo nigdy to nie jadłam. To jest taki trochę Kinder Joy. To ma taki ryż preparowany jak w Kinder Cancery i wygląda jak Kinder Joy, czy to jest połączenie dwóch najlepszych słodyczy od Kindera, czyli Kinder Country i Kinder Joy. To jest wkład od Kinder Joya i ryż z Kinder Country. Bardzo dobre.
Mama zrobiła pyszne frytki, ale zapomniałam, że nagrywam vloga, więc wam nie pokazałam. Wczoraj był poniedziałek i wczoraj byłam na studiach rano. I słuchajcie, mieliśmy zajęcia z wideomarketingu i na wideomarketingu robimy różne rzeczy. Na przykład teraz robiliśmy wywiady między sobą. Razem mieliśmy nagrać takie wideo promocyjne dla naszej szkoły. No i właśnie teraz to zadanie montuję, przesyła mi się właśnie na Teamsa już. Ale wydaje mi się, że wyszło całkiem cool. No nie będę wam pokazywać całego, ale... O, widzicie? Proszę bardzo, tak się prezentuje. Naprawdę jestem zadowolona z tego filmiku. Dobry kochani, witam was kolejnego dnia. Idziemy się przeprać i zrobić matcha. Na dzisiaj plan to posprzątanie tego, żebym mogła siedzieć i czytać tutaj książki. No, jest lekki syf, dlatego trzeba tu posprzątać. Muszę przede wszystkim zgarnąć te wszystkie liście, poucinać te gałęzie, które tak wiszą i przeszkadzają. Tutaj następnie odkurzyć też całe to, wytrzepać całe to, umyć podłogi tutaj, umyć cały ten właśnie leżak. Także taki jest plan, ustawię was gdzieś tutaj, żebyście wszystko dobrze widzieli i będziemy to robić razem, mam nadzieję tylko, że nie będzie żadnych robali, bo ja naprawdę nie lubię robali. Wszystkie zebrane, jest najlepsze jest to, że zebrałam te wszystkie liście, które tutaj były, po czym zauważyłam, że bardzo dużo jest suchych na górze i zaczęłam nieuchwą mi tak uderzać, jak widzieliście, i one wszystkie spadły i było tutaj jeszcze raz tyle samo, ale teraz lecimy już z odkurzaczem. Kochani, tak się prezentuje efekt końcowy. No myślę, że jest duża różnica. Jest przepięknie tutaj teraz. Oczywiście, no widzicie co tu się dzieje, spadają liście za każdym razem jak zawieje. Niestety to przez mrozy, przez to, że tam wcześniej roślinki, przez to, że były upały, to wiecie, zdążyły zakwitnąć, potem zdążyły zmrozić się, przez to, że później znowu były mrozy w nocy. No i tak to niestety jest, cały ten krzak będzie do wycięcia, no a tymczasem troszkę liście tutaj wpada, ale i tak jest bardzo przyjemnie, wiecie, to takie liście pojedyncze można sobie odkurzyć za każdym razem. Czyściutko po zimie, wyczyszczone, przepięknie i dzisiaj mamy 30 stopni, masakra, upał niesamowity tutaj był, jak sprzątałam, ale już skończyłam, także jestem ready. Naprawdę cała się zgrzałam, spociłam, zaraz idę pod prysznic. Muszę jeszcze sobie coś wszamać, bo zgłodniałam.
Ale jestem na maksa zadowolona. Jest pięknie. Teraz można tutaj siedzieć, chillować, czytać książkę, odpoczywać. Mega fajnie. Kocham ten tarasik. Ja w ogóle uwielbiam. Jestem największą ever fanką wszystkich tarasów. Kocham tarasy. No ja niestety u siebie w pokoju nie mam tarasu, ale moi rodzice mają taras, więc chcę z niego skorzystać. No, naprawdę kocham taras. Tarasy to jest najlepsza rzecz na świecie. Nie dość, że jesteście na świeżym powietrzu, możecie sobie chillować w takiej swojej komfortowej strefie, to oprócz tego zawsze są piękne widoki, no bo wiadomo, że taras jest zawsze na jakimś podniesieniu, także korzystajcie ze swoich tarasów. Kochani, dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie tego vloga. Bardzo lubię nagrywać takie vlogi, więc dajcie mi znać, czy chcecie ich więcej. A my widzimy się już niedługo w kolejnym filmie na tym kanale. Buziaki!